Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam Was na zakupy do spiżarni. Dzisiaj mam pierwszą część gadżetów i rzeczy, które w tym mi pomogą i do zagospodarowania tej spiżarni posłużą. Także dzisiaj mamy IKEA przed sobą, zapraszam na film, może znajdziecie coś, czego poszukujecie. Zacznę od pojemników, które mają posłużyć w organizacji całego grajdołu, który mamy na spiżarni, czyli jakieś tam naczynia, pojemniki, coś co tam jest i po prostu tworzy ogólny rozgardiarz IKEA. Doskonale wiecie, że organizacje to oni mają w małym palcu i tutaj mam takie bardzo duże pojemniki. Zależało mi na pojemnikach białych, żeby nic nie było widać do środka. Ja wiem co jest na górze i nie chciałam, żeby przez przeźroczyste pojemniki było to widać. I one mają oczywiście przykrywkę. Z racji, że mamy białą spiżarnię, to będą fajnie pasować i w środku mam jeszcze kolejne rzeczy. Są to skrzynki, wiecie, takie skrzynki na warzywa, jak jesteście z nami dłużej, to mieliśmy taki regał z takich skrzynek na poprzednim mieszkaniu. Tym razem postawiliśmy na te skrzynki do spiżarni, na wiecie, na suche rzeczy, typu, nie wiem, cebula, coś, co się przechowuje w spiżarni, jakieś tam warzywa i owoce, coś, co potrzebuje przede wszystkim wentylacji powietrza, żeby po prostu nie zapleśnieć. Jeszcze jeden pojemnik wygląda tak i on poleci już do kuchni, ponieważ tam też mam do zorganizowania jedną półkę. Zanim przejdziemy do tego, co mam tutaj w tej wielkiej reklamówie, to muszę Wam pokazać coś, do czego to będzie służyć po prostu. Ogromną tablicę, która ma nieskończoną ilość możliwości. I ja strasznie chciałam tą tablicę mieć w spiżarni, ponieważ możemy tutaj zagospodarować jakieś ścierki, jakieś słodycze, jakieś rzeczy, które się poniewierają. Wiecie, nie wiem, maty chociażby do robienia ciast, stolnice. No mnóstwo różnych sytuacji. Taka tablica może nie tylko służyć w spiżarni, ale może służyć też w biurze, czy w narzędziowni, w garażu. Wiecie, gdzieś gdzie chcemy usystematyzować różne rzeczy. I to jest baza, to jest największa baza tej tablicy, jaka jest dostępna w IKEA. Ja tutaj mam praktycznie wszystkie możliwe rozwiązania na tą tablicę, które uważałam, że u nas będą po prostu przydatne i Wam je tutaj zaprezentuję. Potem ostatecznie docelowo będziemy sprawdzać i testować, czy one mają sens, są wygodne, przydatne i czy warto je kupić. Już Wam pokażę tak prowizorycznie, jak to będzie wyglądało na tablicy i do czego te wszystkie rzeczy służą, a rozwinę cały temat w filmie o spiżarni. Jeżeli już jest, to będzie tutaj i tutaj go dodam. Pierwsza rzecz to takie pojemniczki, które są metalowe. Nie widziałem, myślę, że plastikowe są. Metalowe, no. I one są otwarte od góry, ponieważ można kupić też pojemniki, które wysuwamy i mają zamknięcie z tej strony, na przykład, żeby nam coś tam nie wyschło. On ma po pierwsze tutaj taki zawias, żeby chwycić tą tablicę. Tutaj jeszcze dodatkowo wpada, żeby był stabilny w pozostałe oczka. Kolejna rzecz, którą mamy, to taki haczyk. I mi zależało, żeby wszystkie rzeczy, które znajdą się na tej tablicy, nie wystawały za bardzo, co by przechodząc nie uderzyć w nie chociażby ręką. I to jest taki haczyk, który zawieszamy sobie po prostu tutaj i on może służyć chociażby na to, aby włożyć tutaj książkę kucharską. Klasyczne haczyki, nie wiem, na ścierki, na jakieś rękawice kuchenne, na cokolwiek. To jest też super, że możecie dowolnie rozstawiać i układać tą tablicę, żeby Wam się wszystko pomieściło. Kolejna rzecz to takie gumki. O, dość mocno trzymają. I tutaj zawieszamy je w ten sposób dowolnie już na tablicy. Możemy je jak bardzo chcemy naprężyć i pod nie możemy również wkładać rozmaite rzeczy. I one się będą nam trzymać. Takie żabki,
które podtrzymają każdą notatkę, zdjęcie, przepis, co będziecie chcieli zawiesić. Ostatnia rzecz to taki ala, nie wiem, kosz, nie wiem do końca jak to nazwać, natomiast zbliżę Was i pokażę jak to wygląda. Całość składa się z dwóch części, takiego płóciennego worka oraz zawieszki na tą tablicę. I on jest na rzepach, jak tutaj zobaczycie, i jego na rzepach właśnie się przytwierdza do tego stelaża. Wygląda to w ten sposób i tutaj możemy chociażby wrzucić czosnek czy cebulę, ponieważ worek jak najbardziej przepuszcza powietrze i nic nam się tutaj nie zepsuje, a nawet gdyby się zepsuło, to zawsze możemy go zdjąć i po prostu wyprać. Więc to też jest takie fajne urozmaicenie, jeżeli macie mało miejsca do przechowywania, no to wiecie, na ścianie zawsze się coś znajdzie i zawieszamy tak jak każdą inną rzecz. Jeszcze kilka takich rzeczy, które muszą być w naszym domu, znaczy kilka. Pierwsza rzecz to wałki, rolki do ubrań z IKEA i to są najlepsze rolki, jakie mieliśmy, bo mieliśmy z różnych i z Allegro, i z Jiska i coś tam i się rwą na potęgę, natomiast te są naprawdę fajnymi rolkami, więc jeżeli macie takiego kudłatego zwierzaka jak my i szukacie rolek, które nie będą Was przyprawiały o ból głowy, no to te są całkiem zacne. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam polecić, no polecić, bo jest po prostu fajna, zaraz powiem o jej mankamentach, to miarka i one są mniejsze i większe, większa jeździ z nami w samochodzie. To jest nasza druga miarka tego typu, ponieważ przy myciu w zmywarce wszystkie te napisy, które tutaj widzicie, niestety się wycierają i trzeba ją po prostu albo myć ręcznie, no albo stracić napisy na miarce. I ostatnia rzecz, na którą czailiśmy się dość długo. Ja już mówiłam, że potrzebujemy jej o wiele wcześniej. Natomiast mój mąż mówił, po co ci to? I po prostu ja stwierdziłam, że czas przestać słuchać faceta. Jak w duszy ci gra, że musisz coś kupić, to musisz to kupić po prostu. Ja zaproponowałem, żebyśmy to szukali tego. A no, no, a ile żeś się napsioczył, że po co nam to? Kiedy? Przecież... Zawsze. No wcześniej. Jak mówiłam, że chcę ten, bo nigdzie się nie mogę dostać, to powiedziałeś, a gdzie to będziemy stawiać? A po co ci to? I teraz, po, nie wiem, pół roku mojego gderania, że potrzebuję drabinki na trzy szczebelki i mówienia mojego męża, po co ci to, on raz w IKEA powiedział, pamiętasz, kupmy tą drabinkę. I teraz uważa, że to jest jego zasługa, że mamy drabinkę w domu. No po prostu się zastanawia, czy go wyprowadzać z błędu, czy po prostu machnąć na to ręką. Jest to drabinka na trzy szczebelki, która się składa i można ją po prostu włożyć tak do schowka, czy w meble, jeżeli macie taką wysoką szafkę. Fajne, szczególnie w kuchniach, w zabudowach pod sam sufit, ponieważ naprawdę ciężko jest się dostać mi do wyższych szafek. Zawsze muszę wołać Krzycha, a i on czasami ma problem dostać do dalszych rzeczy, bo jest to po prostu daleko i wysoko. A teraz wydaje mi się, że jak ja nie dostanę, to on dostanie na pewno. Hokej. No, a pięknie, Marciu. Ty to, a, gdyby nie moje stopy, to by przeszło. Z nią nie wygrasz. Dużo pojawiło się jeszcze słoików i pojemników, ale to wszystko, co tutaj jest, jak to wyglądało wcześniej, zresztą o, szybko Wam pokażę. To pokażę Wam już jutro w kolejnym filmie, także oczekujcie, jak zaaranżować spiżarnię, żeby nam służyła i żebyśmy wiedzieli, co w niej jest. Ja Was zapraszam do subskrybowania, zostawienia kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. No i skomentujcie, co tam ciekawego Wy znaleźliście w IKEA i co może pomóc nam w aranżacji spiżarni. Także będę wdzięczna za wszystkie rady. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!